Witam Państwa, to jest program Konkrety i Opinie, edycja wyborcza. Wczoraj rozmawialiśmy o Rzeszowie, o stolicy regionu, a dzisiaj rozmawiać będziemy o całym województwie. A w studiu witam serdecznie przedstawicieli wszystkich największych komitetów, które zarejestrowały listy w całym województwie podkarpackim. Witam serdecznie. Dobry. Zacznijmy od symbolicznego mostu, a jednocześnie konkretnego. Most mamy, most połączył dwa regiony, Podkarpacie i Świętokrzyskie. Wiele osób pomyśli sobie, no jak mamy most, to już mamy dużo, to już tym mostem można, tak jak dzisiaj przeczytałem na stronie internetowej pewnego ministerstwa, przejechać na przykład i skomunikować się z największymi regionami, także europejskimi. Myślę sobie, że niedługo będziemy mieli centrum wystawiennicze i znowu będziemy mieli duży budynek, który też jakoś będzie określał to, co się w regionie może wydarzyć w ciągu najbliższych lat, no i będziemy mieli mnóstwo pieniędzy do wydania. Już tu sobie policzyłem, 2 miliardy euro do roku 2020. Czyli już coś mamy, już coś będziemy mieli i mamy pieniądze. Można by powiedzieć, świetna sytuacja, tylko nam pozazdrościć, bo nie mamy żadnych problemów. Jak Państwo sądzicie, czy z tych wszystkich atutów da się jeszcze zrobić taki ruch do przodu, który by sprawił, że Podkarpacie w 2020 roku to będzie zupełnie inny region. A jeśli tak, to co? No tak się składa, że te akurat inwestycje, jak pan mówi, tylko te zresztą zawsze są otwierane dziwnym trafem na kilka dni przed wyborami, bo od tego wypadałoby zacząć. Na przykład mnie jako wyborcę, no powiem to może drastycznie, ale nie obraża fakt, że na przykład nasze gminy, nasze samorządy powiatowe, nasze samorządy wojewódzkie akurat otwierają inwestycje w przeddzień wyborów. Ja się cieszę z tych inwestycji, cieszę się z mostu, cieszę się z innych jakichś tam drogowych, chodnikowych inwestycji. Natomiast jest to ewidentnie zaplanowane pod kampanię. A myśli pan, że został wybudowany na wybory? No wie pan co, ale otwarty został na pewno na wybory. Natomiast został chyba otwarty bodajże drugi raz. Nie wiem, czy dobrze pamiętam, ale chyba został drugi raz ten most otwierany, bo już tam jakieś przymiarki do otwarcia kiedyś tam. Nie, nie, to chyba jakieś próby były. Natomiast te inwestycje na pewno, raz, że niektóre są potrzebne, ale takie inwestycje, jak pan jednym tam wymienił, tchem, Centrum Wystawniczo-Kongresowe, na pewno nie są potrzebne, więc tutaj trzeba rozgraniczyć między inwestycjami naprawdę koniecznymi, takimi inwestycjami w infrastrukturę, na przykład jak drogi czy mosty, a inwestycjami, które zupełnie nie są potrzebne, są wyrzucaniem pieniędzy w błoto. Ja dzisiaj byłem na debacie prezydenckiej na uniwersytecie. No piękna aula, mamy na uniwersytecie kilka pięknych auli, pięknych sal. Mamy nowoczesne hotele, gdzie są również niewykorzystane sale, gdzie są niewykorzystane różne hole, prawda, i tak dalej. Mamy kina, gdzie można również na różne imprezy wynajmować sale i budujemy sobie za 140 milionów centrum wystawienniczo-kongresowe, które po prostu jest ewidentnie niepotrzebne. Będzie za chwilę problem, co z tym zrobić, jak to utrzymać. Czyli pana zdaniem centrum nie, most tak, ale nie na wybory. Ale pytanie jest oczywiście zasadnicze. Co powinniśmy budować w tej chwili? Jakie powinniśmy mieć lokomotywy wzrostu, jak to się mówi, żebyśmy po 2020 roku byli w zupełnie innym momencie? Znaczy ja przede wszystkim chciałbym przyznać rację panu koledze reprezentującemu Kongres Nowej Prawicy. My jako Ruch Narodowy również uważamy, że Centrum Wystawienniczo-Kongresowe jest naszemu województwu niepotrzebne. Mamy w tej chwili niedokończony oddział transplantacji szpiku kostnego w Brzozowie. Stoimy na stanowisku, że przede wszystkim powinniśmy się skupić nie na inwestycjach, które są robione pod publiczkę, pod kampanię, tylko po to, żeby pokazywać wzrost, którego nie ma i którego państwo na pewno nie widzą w swoich domach. My chcemy przede wszystkim, aby skupić się na inwestycjach, które będą służyć mieszkańcom Podkarpacia, które będą służyć temu, aby budować ich bogactwo od początku. A mogę poprosić o konkret? Tak, uważamy, że te pieniądze, 70 milionów złotych, które zostało przekazane z budżetu sejmiku na budowę centrum, powinno zostać przekazane na m.in. dokończenie oddziału transplantacji szpiku kostnego w Brzozowie. To dobrze, jest, ale myślę, to transplantacja to jest jakaś, nie mówię mała inwestycja, ale pewnie nie będzie rzutować na rozwój całego regionu do roku 2020, więc mi chodzi o takie inwestycje, w które warto inwestować, żebyśmy się rozwijali jako region. Przede wszystkim, tak jak powiedziałem, chcemy przede wszystkim skupić się na tym, aby inwestycje służyły mieszkańcom Podkarpacia i ludziom. Wybudowaliśmy Centrum Wystawienniczo-Kongresowe, które jest niczym innym jak dużą, pustą halą, na której będą... Strasznie złą prasę ma to centrum. Ktoś będzie bronił z Państwa tego centrum? O, jest nawet sporo obrońców. Ja zdecydowanie będę broniła tej inwestycji, dlatego że trzeba pamiętać, że Centrum Kongresowo-Wystawienniczy jest elementem rozwoju Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego. Czyli kilka lat temu mieliśmy pomysł, koncepcję
jak przygotować tereny, żeby zachęcić poważnych inwestorów, którzy zechcą przyjść na Podkarpacie i zechcą stworzyć nowe miejsca pracy. Przede wszystkim są to inwestorzy, którzy przywieźli z sobą również nowoczesne rozwiązania technologiczne. I dopełnieniem tego parku jest wybudowanie Centrum Kongresowo-Wystawienniczego. Jako województwo mieliśmy szansę pozyskać środki z programu Rozwój Polski Wschodniej. To były środki, które były dedykowane dla naszego regionu. Mogliśmy oczywiście zrezygnować z tych środków, inne województwa bardzo chętnie by skorzystały. Natomiast ja się cieszę, że taka decyzja została podjęta, że ta inwestycja jest w tej chwili realizowana. Ja myślę, że za jakiś czas wszyscy będziemy dumni z centrum wystawienniczego. To ja mam propozycję. Zostawmy już to centrum. Na razie pewnie. Znamy głosy skrajne. Na tak i na nie. Zachęcam Państwa do tego, żebyśmy powiedzieli, co jeszcze musimy zrobić w ciągu następnych lat, jakie rzeczy, żebyśmy dobrze wykorzystali te pieniądze. To ja odpowiem też na to. Ja tak tylko jednym zdaniem, kontynuując tamten trochę wątek. Ale jednym. My musimy postawić na projekty, które będą tworzyły nowe miejsca pracy, czyli różnego rodzaju instrumenty pozwalające otwierać i prowadzić działalność gospodarczą. A ile miejsc pracy dla startupów. Ile miejsc pracy powstanie w centrum? W centrum powstanie kilkaset miejsc pracy, jeżeli popatrzymy centrum jeszcze w otoczeniu centrum. Ale ja panu nie przerywam, mam prośbę. W otoczeniu tego centrum powstanie setki, może tysiące miejsc pracy. To inkubatory przedsiębiorczości, to inkubatory technologiczne, to wreszcie platformy, gdzie będą swoje pomysły mogli rozwijać młodzi, ambitni, doświadczeni pracownicy nauki, czy też absolwenci uczelni. Miejsca pracy, jeszcze raz miejsca pracy i warunki do tworzenia nowych miejsc Panie pracy. Panie redaktorze, aż proszę, ja muszę w tym momencie, muszę pewien cytat przeprowadzić. Przepraszam bardzo. Nie, to oddajemy głos tak. Francja, Włochy i inne państwa zarabiają na turystyce. Proszę nie przyjmować turystyki jako tylko podróże i zwiedzanie krajobrazów. Turystyka to są również miejsca pracy i cały konglomerat spraw wokół turystyki z turystyką wiążące się. To są jadłodajnie, to są pamiątkarstwo. I my musimy właśnie również w tej południowej, szczególnie części województwa, w południowej części województwa właśnie postawić na rozwój turystyki. Bieszczady mają swoją markę. Markę, którą trzeba teraz tylko doinwestować. Jest program dla Bieszczad, jest program Błękitny San, który obejmuje całe województwo, począwszy od południa, skończywszy na północy. Wokół tych dwóch tematów może powstać masę miejsc pracy. Zapisujemy. Panie redaktorze, pięknie pan zaczął o tej budowli, o moście. Nam jest potrzebny most intelektualny, żebyśmy stanęli obok tego wszystkiego i stworzyli jak gdyby nowe otwarcie, żebyśmy się cofnęli nawet w lata 40 ubiegłego wieku, tak mówię 40, bo to był niedokończony plan pięcioletni tamtego czasu, gdzie minister Kwiatkowski stworzył centralny okręg przemysłowy. A to nie w latach 40, to było To była końcówka, nie, powiedziałem niedokończone, proszę nie przerywać. Chodzi o to, żebyśmy raz zaczęli dobrze planować i niestety nie możemy się tylko opierać na mikroprzedsiębiorczości. Nam potrzebny jest przemysł kluczowy. Wokół przemysłu kluczowego może powstać cały wianuszek tej mikroprzedsiębiorczości. Do tego przy okazji wrócę też, że będzie potrzebna spółdzielczość polska, którą reprezentuję, bo spółdzielczość to jest taki biznes z inną twarzą. Oczywiście nowe podejście ustawodawcze, nowe trendy, które możemy podglądać ze świata, czyli uczyć nowego rodzaju przedsiębiorczości. Przemysł, zapisujemy. Panie redaktorze, wracając do pytania, jest bardzo dużo do zrobienia dla wielu, dla wszystkich. I ja proponuję w ogóle też w tej debacie, w rozmowie, bardziej nastawienie się takie pozytywne na tak, a nie na negowanie pewnych rzeczy. Odnośnie tak zwanego mostu Ortyla, bo on tak został nazwany, to jest efekt programu Rozwój Polski Wschodniej. Wtedy wiceminister Ortyl, inicjator, pomysłodawca wręcz tego bardzo ważnego programu dla naszego województwa. Ten most służy tworzeniu miejsc pracy, rozwojowi gospodarczemu naszego województwa. On otwiera nasze województwo na kierunek północny. Jest potrzebne Centrum Kongresowo-Wystawiennicze też ze względu, czy przede wszystkim ze względu na miejsca pracy. O tym będzie czas szerzej powiemy. Proszę nie przeszkadzać, zachowujmy się kulturalnie. Jest potrzebne otwarcie komunikacyjne na południe szczególnie, to jest S19. I to nie po to, żeby tam miejsca pracy w przemyśle powstawały, choć ja uważam, że szansą rozwoju, w ogóle gwarantem rozwoju województwa, to jest tworzenie miejsc pracy
w przemyśle innowacyjnym, nowoczesnym. Wiadomo, Dolina Lotnicza i nie tylko sprawa aktualnie przetargu na śmigłowiec. Ale czy pana zdaniem to powinny być, to określę tylko, to powinny być zakłady pracy? W wszelkich dziedzinach należy podejmować i w służbie zdrowia też, ale przede wszystkim warunki sprzyjające rozwojowi przemysłu, to jest otwarcie komunikacyjne i tworzenie tych warunków. To jest zadanie samorządu, polityków. Ja się nie dokończyłem, może jeszcze skończę. Tutaj popieram przedmówcę. Właśnie takie miejsca pracy w tej logistyce wokół lotniska. Ja bym tak nie postponował tego centrum. To już jest historia. Pieniądze zostały wydane. Zobaczymy, może ono zafunkcjonuje. Można tam więc skupianie się na tym... O to dyskutujemy, żeby tych błędów nie popełniać w przyszłości. No po to się dyskutujemy. Zdrowie spożywcze na pewno jest domeną podkarpacką. Oddajmy jeszcze głos swojemu ruchowi. No. Chcę tutaj się odnieść do wypowiedzi pani Ani, jeżeli tak mogę się do pani zwracać, że Podkarpacie to nie tylko Bieszczady, Połoniny i Jezioro Solińskie. Na Podkarpaciu mamy wiele perełek, o które musimy dbać. To są zamki, kościoły, cerkwie. Przecież Podkarpacie to jest wielokulturowość. Ja zawsze mówię, że odniosę się tutaj stricte do Przemyśla, ponieważ Przemyśl jest jak przekładaniec, Polacy, Ukraińcy. I tutaj... No nie, no Polacy są Przemyśle. Co pani opowiada, jakieś wielokulturowości i o Polakach? Ale ja bym chciała bardzo, żebyśmy się zachowywali kulturalnie i myślę, że pan jest dżentelmenem i uszanuję i będę mogła dokończyć swoją wypowiedź. Dziękuję bardzo. Tak samo my tutaj ciągle nie wykorzystujemy tego potencjału polsko-ukraińskiego pogranicza. My w tej chwili mamy mamy mały ruch przygraniczny, który swoim zasięgiem obejmuje tylko 35 kilometrów. Twój ruch postuluje za wzorem Polski Północnej, z obwodem kaliningradzkim, aby tą strefę poszerzyć do 85 kilometrów, żeby objąć Rzeszów i ich okolice. Tak samo postulujemy budowę nowych przejść granicznych, modernizację starych poprzez modernizację terminalu odpraw, skrócenia czasu odpraw, jak i złagodzenie tych procedur na towary akcyzowe. To pobudzi przede wszystkim handel i to pobudzi wzrost gospodarczy naszego województwa. Dziękuję bardzo. Panie redaktorze, jeżeli można, szanowni państwo, bo teraz będziemy mieć tutaj przez najbliższe kilkanaście minut festiwal obietnic i propozycji, kto da więcej. Ja wierzę, że państwo są racjonalnymi ludźmi. Więc mamy pewną pulę pieniędzy w budżecie Sejmiku Województwa Podkarpackiego i mówmy konkretnie, co za te pieniądze mamy zrobić, bo obiecać... Zachęcam to, państwa to do tego od samego początku programu, ale dwie rzeczy chciałbym państwu przypomnieć. Tutaj mamy, bo pan mówi, że możemy dawać na szpitale, że możemy otworzyć centrum, że możemy dać infrastrukturę, że turystykę. Szanowni państwo, wszystkiego nie możemy zrobić. Mówmy o tym, co w naszych programach jest priorytetem, żeby zrobić wszystko. Czy mogę o dwóch rzeczach przypomnieć? Ale mówmy też, ile mniej więcej będą kosztować te inwestycje, bo tu dowiedzieliśmy się o tym, że będzie jakie będzie kolejne przejście graniczne. Gdzie państwo chcą otworzyć to przejście? No właśnie, jest przejście w Budomierzu, ono jest nieefektywne, wykorzystane, ponieważ było zaplanowane na ruch chyba na kilka tysięcy dziennie. Nie wiem tam, ale na pewno jest kilka razy mniejszy ten ruch na przejściu granicznym. Tych przejść granicznych mamy już... Obok Przemyśla, 5 kilometrów od Przemyśla, znajduje się granica w Medyce. Czy pan wie, ile osób dziennie przekracza? Ale mówiła pani, że trzeba otworzyć 5 tysięcy osób dziennie przekracza tą granicę. To jest dużo? To jest bardzo dużo, proszę pana, bo to jest przejście dla pieszych. I czy pan sobie zdaje sprawę, że Podkarpacie to przede wszystkim handel i turystyka, tak, tytoń, a handel ze wschodem? Tak, ze wschodem, bo tam jest potencjał finansowy. I jak weszliśmy do Schengen, została uszczelniona granica, tutaj wschodnia. Bo bez przeszkadzania nie da się powiedzieć. Nie da się, ale chciałem państwu o dwóch rzeczach przypomnieć, które być może nam stonują troszkę tę dyskusję. Pierwsza rzecz to jest myślę o ludziach młodych, którzy często na Podkarpaciu nie znajdują miejsca do tego, żeby albo pracować tutaj w firmach, czyli być zatrudnionym na etacie, albo stworzyć własnego miejsca pracy. To może i wyjeżdżają. Człowiek. Proszę pozwolić mi zadać również drugie pytanie, bo ono ma związek z tym pierwszym. Druga rzecz to jest demografia. Nie zmienimy tego, że w 2020 roku, i państwo nie możecie o tym zapomnieć, będziemy jeszcze starszym społeczeństwem niż jesteśmy teraz. Zmienić możemy, więc pytanie do państwa. Co powinniśmy zrobić dla młodych,
żeby nie wyjeżdżali, żeby zostawali tu na Podkarpaciu i dla starszych, których będziemy mieli coraz bardzo więcej. Dobry temat, ponieważ zarządzanie województwem to nie jest tylko wydawanie pieniędzy na jakieś inwestycje. To jest pewna filozofia również rządzenia. Tu pani była łaskawa powiedzieć o bardzo takich ciekawych, ładnych rzeczach. Natomiast ja wiem, że twój ruch promuje tak zwany permisywizm moralny. I proszę zauważyć, że Podkarpacie jest taką ostoją konserwatyzmu, tradycjonalizmu. Na Podkarpaciu mamy najniższy w Polsce odsetek urodzin pozamałżeńskich. To jest 12,5%, ale to jest ogromny odsetek. Ale jaką filozofię rozwoju pan proponuje? Tak, proszę pana, więc od tego właśnie chciałem zacząć. Dzisiaj nie jest receptą dla młodych tworzenie kolejnych raz posad urzędniczych, bo samorząd województwa nie powinien powielać błędów polityki krajowej. Natomiast samorząd województwa doskonale te błędy naśladuje. Proszę zauważyć, proszę zauważyć pewną filozofię rządzenia, która opiera się na układach, partyjniactwie, nepotyzmie. Dzisiaj młody człowiek wie, że nie dojdzie do czegoś, jeśli nie podczepi się pod jakąś partię, która rządzi, która ma dostęp do władzy i nie liczy na to, że mu inkubator przedsiębiorczości stworzy jakiekolwiek miejsce pracy. Ja tylko dokończę, posłużę się cytatem. Jest na Podkarpaciu firma, znana firma światowa, Asseco. Prezes tej firmy rok temu, czyli bardzo niedawno, w wywiadzie dla bodajże Gazety Wyborcza, to mam tu wydrukowane, powiedział coś takiego. W Polsce modne są parki technologiczne. Czy ktoś ocenił ich efektywność? Cel jest gdzie indziej. To nie mówię ja, to mówi prezes firmy, jednej z największych firm, jednego z największych pracodawców w regionie, który wie, jak się dochodzi do biznesu i który już pyta, czy te parki technologiczne, raz, że ktoś ocenia te parki technologiczne, a później wyciąga wniosek, że nie tędy droga. Proszę państwa, ja uważam, że trzeba wyjechać. Dalej jeszcze, może się wydać niektórym szokujące, ale państwo wydaje całkiem sporo na firmy, gdybyśmy zsumowali, ile poszło z budżetu na wspieranie przedsiębiorczości, wyszłyby jakieś ogromne kwoty. Bardzo dziękuję za ja uważam, że trzeba wyjeżdżać. Może państwo pozwolicie. Uważam, że trzeba wyjeżdżać i wracać, bo po to, żeśmy przystąpili do Unii, do którą żeśmy tak bardzo chcieli, żeby był swobodny przepływ idei i kapitałów. I uważam, że wielu wraca, tylko żebyśmy siali takiego defetyzmu, jak tu zaczynamy siać. Myśmy się spotkali, żeby stworzyć diagnozę powrotu, żeby stworzyć diagnozę budowania. Uważam, że wielu z nas. Bardzo państwa tak proszę o konkluzję. Panie redaktorze, konkluzja jest taka, żeby te idee wracały. Dyskutujecie już tyle lat i nie żeście. Przepraszam, bardzo proszę, pani przewodnicząca. Otóż, proszę państwa, samorząd województwa ma swoją strategię rozwoju. I my postawiliśmy, jeśli chodzi o rozwój województwa, na dwa filary. Jeden filar to jest turystyka, a drugi filar to jest gospodarka i to jest innowacyjność i nowoczesne technologie. Przez najbliższe 6 lat proszę mi nie przeszkadzać. Przez najbliższe 6 lat o 3% według tej strategii ma wzrosnąć. Bardzo dużo środków w kolejnych latach zostanie przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości i to jest słuszna droga. Tylko ważna rzecz jest, abyśmy na Podkarpaciu potrafili wypracowywać własne technologie. Żebyśmy tutaj właśnie w oparciu o środowisko naukowe, które zostało świetnie wyposażone w sprzęt laboratoryjny, żebyśmy teraz przeznaczyli środki na pokrycie kosztów projektów badawczych, żebyśmy zbudowali międzynarodowe zespoły badawcze, żebyśmy do tych zespołów badawczych zaprosili studentów. I w oparciu o te technologie stwórzmy możliwości dla tych osób, które chcą wdrożyć wyniki tych badań u siebie, czyli otworzyć własną firmę. I bardzo dużo środków w nowej perspektywie finansowej, zarówno w regionalnym programie, jak i w programach krajowych, na ten cel będzie przeznaczonych. Dlatego, że my musimy mieć jedną świadomość, że ta perspektywa finansowa się kiedyś skończy. W kolejnych latach będziemy mieć mniej środków. I teraz, żebyśmy mogli realizować zadania własne, czyli budować dalej drogi, wspierać osoby ubogie, które potrzebują takiego wsparcia, a wspierać oświatę, ochronę zdrowia, to my musimy wypracować produkt krajowy brutto, który potem będziemy czy dzielić. Czy macie państwo jakieś inne pomysły? Ja mam, panie redaktorze, teraz tak. Przede wszystkim to, o czym tutaj rozmawiamy, to w tej perspektywie wzrost przemysłu jest zaplanowany na mniej więcej około 3%.
procent, tak wynika z tej strategii, że w rzeczywistości pewnie będzie jeszcze mniejszy, bo po te środki unijne nie sięgniemy, bo samorządów już nie stać na to, żeby się zadłużać, żeby sięgać po te środki. Przede wszystkim w strefach ekonomicznych, które tutaj mamy, zostały one bardzo źle zaplanowane i nie przyciągają w żaden sposób inwestorów. Często strefy tworzono tam, gdzie przedsiębiorstwa już były, tylko po to, żeby pomóc im je uratować. Tak jak tutaj pan z Kongresu Nowej Prawicy przytoczył, w Dolinie Krzemowej nie trzeba było budować centrum wystawienniczo-kongresowego, żeby ten rejon stał się najbardziej innowacyjnym miejscem na świecie. To jak zrobić Dolinę Krzemową? Już mówię. Przede wszystkim to, o czym pan redaktor powiedział, z Podkarpacia wyjechało około 175 tysięcy ludzi w ostatnich latach. To tak jakby cały Rzeszów się nagle jednego dnia spakował i wyjechał. I teraz tak, marszałek Ortyl w czasie ostatniej debaty powiedział, że stworzy do 2020 roku 25 tysięcy miejsc pracy i wtedy wszyscy wrócą. Jest prosty rachunek. Jeżeli wyjechało 175 tysięcy ludzi, mają wszyscy wrócić, to na te 25 tysięcy miejsc pracy. Problemem tych stref ekonomicznych jest to, że one w ogóle w żaden sposób nie były powiązane po pierwsze z infrastrukturą. Na przykład powstała podstrefa w Lubaczowie. Ja przypomnę tylko swoje pytanie, jak budować Dolinę Krzemową? Przede wszystkim... Słuchajcie państwo, ale skąd samorząd, skąd budżet? Na to pytanie odpowiedzi pan nie usłyszy. Wróćmy do pytania poprzedniego. Skąd budżet bierze pan pieniądze na wspieranie przedsiębiorczości? Strefy ekonomiczne, funkcjonują, ludzie pracują. Mogę to powiedzieć. Ile autobusów do stref ekonomicznych jeździ i dowozi ludzie? I ludzie się cieszą. Ja nie mogę traktować i tutaj nie możemy tylko kierować się Lubaczowem czy inną strefą ekonomiczną. Popatrzmy na strefę ekonomiczną. Ile powstało nowych firm w strefach ekonomicznych? Ile powstało nowych firm w strefach ekonomicznych? Działa obecnie 400, ale ile powstało nowych? Jeśli można, bo pan ciągle wraca. Dobrze, zostawmy w takim razie, zostawmy strefy. Kropkę postawmy, bardzo proszę. Odpowiedź na pytanie. Drodzy państwo, panie redaktorze, to nie chodzi tylko o strefy, choć łatwo sobie wyobrazić, jak by wyglądała sytuacja w Niemcu, gdyby nie to, że specjalna strefa ekonomiczna, z inicjatywy zresztą Solidarności, to jest kilkanaście tysięcy miejsc pracy. No tak, i nie udało wam się załatwić przetargu dla Mielca. Tak zarządzacie. Łatwo sobie wyobrazić, gdzie byliby pracownicy obecnych firm, a co z przetargiem? Ja to proszę, żebyśmy... Zjasiące w pobliżu lotniska. To się przetargi się wygrywa, nie załatwia. To są firmy naprawdę z wysokimi technologiami, gdzie pracownicy są dobrze traktowani i pracują tu w Polsce. Tak jak konkursy. Rolą samorządu jest nie rozdawanie pieniędzy, jak to niektórzy mówią, jest mądre zagospodarowanie, stworzenie warunków do realizacji bardzo dobrych projektów, które, co jest naszym priorytetem, skutkują nowymi miejscami pracy. Temu ma służyć zarówno infrastruktura drogowa, jak i Centrum Kongresowo-Wystawiennicze, jak i też szereg innych działań, wsparcie dla uczelni, szczególnie technicznych, edukacja zawodowa, też stworzenie tak zwanego cargo, które umożliwi transport nie tylko wyrobów naszego przemysłu, głównie przemysłu lotniczego, ale też transport wyrobów czy produktów rolniczych, import zza oceanu innych produktów. To stworzy impuls rozwojowy i nowe miejsca pracy. Nie można upraszczać sprawy, że miejsca pracy to tylko strefy ekonomiczne, albo że samorząd to rozdaje pieniądze tym, których lubi albo nie lubi. No tak, nie tylko, upraszczajmy sprawy. W żadnej strefie tak może mówić nie powstała ktoś, żadna szkoła nie techniczna ani zawodowa. To jest takie, a ja zapraszam pana do Mielca, Centrum Kształcenia Praktycznego, świetny ośrodek. Dla stref ekonomicznych powstał program specjalny kształcący, realizowaliśmy go wspólnie, kształcący zawodowców. No pan chce w przeciągu roku, żeby efekty były, żeby zawodowca wykształcić? No nie, ale ile osób kształci się w tych szkołach? W każdej szkole zawodowej. W każdym powiecie, słyszę dzisiaj od pani? W każdym powiecie powstała szkoła zawodowa. Podkarpacie stawia na zawodowców. Proszę sobie przeliczyć, ile jest szkół zawodowych w województwie i będzie pan miał... Proszę państwa, jest pani twórczy niepokój. Ja chciałbym doczekać... Proszę nie mówić pisem treści, proszę mówić o konkretach. No właśnie, porozmawiamy o konkretach. Ponad połowa uczniów... Ale proszę nie ponad połowa uczniów szkół średnich... To może ja powiem teraz. Ten twórczy niepokój jest bardzo fajny. Mamy połączenie autostradowe z całym światem. Musimy zobaczyć, jakie będą owoce właśnie i z Warszawą. 15 lat temu w publicystyce swojej, którą uprawiam od wielu lat, pisałem, że nam potrzebny jest nowy impuls, tym razem z Warszawy. A która autostrada prowadzi do Warszawy? Od kilkuset lat optujemy za związkami gospodarczymi i intelektualnymi z Krakowem.
czas na Warszawę, czas na stolicę. To jest mowa prawa, to przecież nie są żadne konkrety. To jest dobrze, że pan to powiedział. Zachęcam państwa do tego, że... Panie redaktorze, ja zadałem pytanie wszystkim. Skąd budżet bierze pieniądze, żeby je później wydać na wspieranie przedsiębiorczości? No zabiera przedsiębiorcom. Bardzo dziękuję za tę recenzję, ale chciałbym powiedzieć tak. Mamy most, mamy lotnisko, mamy autostradę. Mamy bardzo ważne rzeczy, o które zabiegaliśmy przez lata. Teraz przed nami decyzja, co robimy w ciągu najbliższych 6 lat z dużymi pieniędzmi. Ja od chyba 20 minut... Ale to są pieniądze brutto, panie redaktorze. Powiedzmy to w końcu jasno i wyraźnie. Mówimy o pieniądzach, które są potencjalne. Ale mówimy są duże. Proszę powiedzieć, są duże, co z nimi robimy. Są duże, ale potencjalne. Otóż, potrzebna nam jest misja gospodarcza. Najpierw zastanówmy się, w jaki sposób możemy po nie sięgnąć. Przemyśl jest miastem, które przez między innymi korzystanie z unijnych dotacji zadłużyło się na ponad 180 milionów złotych, a kiedy zaczynało sięgać po dotacje, zadłużenie wynosiło tylko 8 milionów złotych. I w chwili obecnej samorządy nie są w stanie sięgać po te środki, nie będą w stanie sięgać po te środki. Szanowni Państwo, z ostatniej perspektywy i z tych pieniędzy, które nam przysługiwały, również nie skorzystaliśmy w 100%. Powiem więcej, że wpłynęło dużo, dużo więcej projektów, dobrych, gotowych do realizacji. Brakło środków, zarówno w programach regionalnych, jak i w programach krajowych. Ale ja bym się chciała skoncentrować jeszcze na innym aspekcie, bo my cały czas mówimy o tych 2 miliardach, czyli budżet, który jest przypisany dla województwa. Zastanówmy się, co powinniśmy zrobić, żeby sięgnąć po środki, te, które są w krajowych programach operacyjnych. I ja z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że nasi przedsiębiorcy i nasze samorządy są przygotowane do tego. Przygotowują bardzo dobrze projekty, które konkurują i wygrywają z projektami z innych regionów Polski. Ja z tego jestem dumna. A tak samo jeśli chodzi o projekty, które są realizowane, wrócimy jeszcze na moment do parków. Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny w Polsce podawany jest jako przykład, żeby brać wzorce, czyli podkarpacki, wrocławski, żeby brać wzorce z nas i przeszczepiać te wzorce w inne części Polski. Więc my musimy z jednej strony określić priorytetowe inwestycje jeszcze poprawiające system komunikacyjny. Oprócz dróg, lotniska, które się nam świetnie rozwija, to jeszcze inwestycje kolejowe i szybkie połączenie koleją z Warszawą też usprawni, otworzy. Już 2 miliardy poszły, wie pan, no i otworzy, nie ma problemu. Już 2 miliardy się rozeszły. Ja panu nie przerywam. Otworzy województwo na kolejnych inwestorów. Tych inwestorów nam przybywa, a jest coraz większe zainteresowanie województwem podkarpackim. Jest ze względu na taki, a nie inny poziom rozwoju. My mamy największy dopuszczalny poziom pomocy publicznej, czyli przedsiębiorcy będą mogli dostać więcej środków unijnych, aniżeli przedsiębiorcy z innej części kraju. Dobrze, więc tylko będą zainteresowani. Samorządy wszystkich szczebli mają stwarzać warunki ku temu. Nie wiem, czy się państwo ze mną zgodzicie, ale myśmy przez lata, taką mieliśmy przecież filozofię myślenia też o tym regionie. Przez lata zabiegaliśmy o inwestorów z zewnątrz. Mówiliśmy, potrzebujemy autostrady, lotniska po to, żeby ktoś do nas przyszedł, założył nam tu nasze upragnione fabryki, montownie, żebyśmy mieli pracę. Ale dzisiaj pytanie ważne dla wielu ludzi, jak stworzyć warunki do tego, żeby ludzie chcieli tu zakładać swoje własne firmy, produkować, rozwijać się i przez to rozwijać ten region. To jest pytanie do państwa. Po prostu nam trzeba rynków zbytu i dlatego jest potrzebna Warszawa, dlatego są potrzebne inne regiony kraju, żebyśmy tam zakładali swoje misje. Nie wykraczajmy daleko do Paryża. Nauczmy się Polski, bo mając autostradę, mając dobre połączenia lokalne, kolejowe... Ale jakie co pan chce tam sprzedawać? Co chce sprzedawać? Na przykład przemysł rolno-spożywczy na Podkarpaciu. Należy w to zainwestować. Pana ugrupowanie jest w każdej konfiguracji politycznej. Do dzisiaj nie ma żadnej nawet drogi, jak kolega mówił, że nawet drogi ekspresowej do Warszawy nie ma. Kiedy pan ostatni raz jechał? Bo pan mówi o Warszawie i o Warszawie. Bardzo proszę. Dziękuję. My jako Twój Ruch wymyśliliśmy firmę na próbę. Czyli przez 3 miesiące młody przedsiębiorca działa bez jakichkolwiek przeszkód, nie płacąc podatku, ani nie płacąc ZUS-u. Jeżeli odnalazłby się w tym swoim biznesie... To jest debata samorządowa, tak? Chwileczkę. Jeżeli odnalazłby się w tym biznesie, prowadziłby nadal swoją firmę, bądź by ją zamknął bez jakichkolwiek przeszkód. Taki system już działa w Anglii i to właśnie pobudza całą gospodarkę, ponieważ likwiduje się bezrobocie. Ponadto to jest nasz przede wszystkim w tej chwili jest już Sejm proceduje nad tą ustawą.
Tak samo my wnieśliśmy, aby przedsiębiorcy nie płacili podatku VAT od niezapłaconych faktur. Dobrze, tylko to jest fragment państwa programu ogólnopolskiego. Jak to się, sprowadza do regionu? Się tutaj, oczywiście na Podkarpacie, bo jeżeli młodzi nie wyjeżdżają za granicę, tylko będą próbować tutaj prowadzić swoje działalności, będą otwierać te firmy. Przecież można skorzystać z różnych programów, to są agencje rozwoju restrukturyzacyjnego, to jest Przemyska czy Rzeszowska. Trzeba tych młodych ludzi zachęcić. Jeżeli przejdzie ta ustawa, to będzie ona ogólnopolska. Tak samo będzie dotyczyć tutaj właśnie Podkarpacia. Panie doktorze, jeżeli można, przede wszystkim, jeżeli chodzi o te wszystkie państwa programy i jak ja o tym słucham, mam takie wrażenie, że trochę przesuwamy się w stronę realnego socjalizmu, tak? Mówimy o jakieś projekty, planowanie 5-letnie, 10-letnie, jakieś różne konfiguracje. Sprawa jest bardzo prosta, panie redaktorze. Żeby rozwijał się wzrost gospodarczy Podkarpacia, z którego będą korzystać mieszkańcy, bo powiedzmy sobie wprost, wszystkie wskaźniki pokazują, że mamy wzrost gospodarczy, ale mieszkańcy Podkarpacia tego nie czują, ich pensje nie rosną. Dlatego my proponujemy, aby przede wszystkim przede wszystkim nie mówić o tym matriksie, o którym tutaj słuchamy, bo tutaj jest budowany jakiś matriks, za niedługo ktoś rzuci hasło, że wybudujemy port w ogóle lotniczy i będziemy latać. Do lotów kosmicznych. W ogóle właśnie, port morski jeszcze wybudujmy na początku. Ale narodowy nie proponuje. Tak, właśnie, co proponują? Przede wszystkim, szanowni państwo, proponujemy przede wszystkim to, żeby państwo stwarzało ludziom możliwości, ale nie wtrącało się do ich biznesu. Chcemy, aby w każdej gminie powstało lokalne targowisko bez opłat, aby tam przedsiębiorcy... Gdzie było? To już było, był ale taki program. Był taki program. Ale jest to program zarówno... Powstały. Gdzie? W każdej gminie powstały. To chyba pan nie jeździ. Panie redaktorze. A to jest kłamstwo, panie redaktorze. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o nasz program, to tak jak mówię, chcemy przede wszystkim właśnie targowiska w każdej gminie. Chcemy, aby zwiększyć ilość szkół zawodowych. A czy to samorząd powinien robić? Jeszcze dopiszcie. Tak. Panie redaktorze, jeśli można. To każdy samorząd lokalny może robić. Nie musi robić samorząd wojewódzki. Dobrze, bardzo proszę. Natomiast tutaj mamy te 2 miliardy euro, prawda, które musimy wydać w ciągu ilu? 8-7 lat, prawda? 7 lat. 10 tak więc naprawdę. To jest 2 miliardy euro na 7 lat. To są kwoty, które z ledwością wystarczają na pokrycie podstawowych potrzeb infrastrukturalnych. Przecież każdy z nas jeździ podkarpackimi drogami. Ja nie mówię, że one są na przykład gorsze niż w innych rejonach kraju, bo czasami są gorsze, czasami są lepsze. Ale te pieniądze naprawdę, gdyby je wykorzystać na drogi, na mosty, na poldery przeciwpowodziowe, to już brakuje tych pieniędzy. Wykorzystywać te pieniądze. Wszyscy ja właśnie chcę je wykorzystać, bo to jest jedyny sensowny wydatek, jaki może wydać władza publiczna, to jest wydatek w infrastrukturę, bo zabawa urzędników w mówienie przedsiębiorcom, co mają robić, to jest tak podobno do tego, jak niektórzy piszą książki o tym, jak wygrać w totolotka. Oni nie zarabiają na graniu w totolotka, ale na pisaniu książek. Dobrze, wiemy, bardzo że proszę. Drogi to jest najważniejsze. Dobrze, ale działalność władz publicznych to nie wydawanie pieniędzy, a przynajmniej nie wyłącznie wydawanie pieniędzy. Wracając znów do pytania. Oferta, propozycja dotycząca nie tylko w przemyśle miejsc pracy, bo taka jest specyfika Podkarpacia. Świetny przemysł wysokich technologii, przemysł lotniczy, ale też specyfika. Piękne, czyste tereny, krajobrazy, niezniszczone, nie zabudowane jakimiś wiatrakami. Jest świetna oferta. To jest tak zwany klaster jakości życia. Stworzenie oferty, szczególnie dla małych miasteczek, wiosek, gdzie nie ma możliwości tworzenia innych miejsc pracy. Rolnictwo niestety jest, jakie jest. Trudno się z rolnictwa utrzymać. I jest to ze wsparciem samorządu województwa. I nie na zasadzie dania pieniędzy i macie pieniądze, róbcie coś. Stworzenie odpowiednich warunków. To jest inicjatywa ludzi też związanych trochę z firmami lotniczymi, po doświadczeniach bardzo dobrych. Stworzenie właśnie tego klastra Doliny Lotniczej, wzorując się trochę na rozwiązaniach szwedzkich, skandynawskich, jest próba stworzenia u nas na Podkarpaciu takiej właśnie sieci, gdzie można stworzyć możliwości tworzenia nowych miejsc pracy, firm rodzinnych, małych. Myślę, że to się powiedzie, jeśli będziemy działać o tym, co robić, a nie tylko krytykować i demagogię uprawiać. Klastry, inkubatory, parki technologiczne i tak dalej. To ja coś powiem. Ale drogi się budowało, uzupełnię tą wypowiedź pana Wojtka. Otóż tak, to jest świetny pomysł. Kolejny pomysł, który jest przygotowywany, zacznie się proces konsultacji od przyszłego już tygodnia na terenie też województwa podkarpackiego, to są platformy startowe. Kolejne pojęcie. Na czym to przedsięwzięcie polega? Otóż
Chcemy włączyć do tego samorządy, które dysponują wolnymi obiektami niezagospodarowanymi. Chcemy zinwentaryzować wolne tereny pod potrzeby rozwoju przedsiębiorczości. Chcemy zaprosić do tego doświadczonych przedsiębiorców i środowisko naukowe. I tam przez pewien okres czasu osoby młode, które chcą otworzyć własny biznes, będą się uczyły, jak ten biznes prowadzić. To nie są szkolenia, gdzie będziemy uczyli, jak otworzyć firmę, jak zarejestrować, tylko ta osoba, która ma pomysł na biznes, ten pomysł na biznes zostanie przetestowany przez doświadczonych przedsiębiorców, czy on ma szansę rynkową. A nie może przetestować tego następnie biznesu? Ten przedsiębiorca, ta osoba, która się zdecyduje otworzyć własną działalność gospodarczą, dostanie środki na inwestycje. To jest zintegrowane, kompleksowe działanie włączające samorządy wszystkich szczebli, środowisko naukowe i przedsiębiorców, i młodych ludzi, którzy mają plany, są zdolni i mają pomysły na własne życie, na własny biznes. Mam teraz taką propozycję. Mówią o mikroprzedsiębiorczości, ona jest wtedy istotna i ma szansę powodzenia, jeżeli ona będzie obrastała duże organizmy gospodarcze. I nam trzeba takie tchnienie w duże organizmy gospodarcze, jak było powiedzmy 70 lat temu, jeszcze w okresie COP. Mam dla Państwa propozycję, ponieważ jesteśmy 3-4 minuty przed końcem naszej debaty. Jakbyśmy tak zupełnie zmienili perspektywę, bo o Podkarpaciu i tak wiele w Polsce powiedziano rzeczy nieprzychylnych, złośliwych. Państwo je znają, nie ma sensu ich powtarzać. Często był nawet budowany taki czarny PR tego regionu. Jakbyśmy dzisiaj teraz pod koniec troszkę się tak ucieszyli z tego, że jednak mieszkamy i żyjemy tutaj i jakby mi Państwo i widzom byli w stanie powiedzieć, z czego powinniśmy się cieszyć, z czego powinniśmy być dumni. Panie redaktorze, przede wszystkim z ludzi. Mamy naprawdę ogromny potencjał kulturowy i potencjał ludzki. Ja wiele lat też uczyłem i studentów, więc ja widziałem, jakich mamy zdolnych, młodych ludzi. I teraz nie ma chyba, proszę zobaczyć, w Czechach tak naprawdę, jak to się mówi, emigracja to jest tak zwany błąd statystyczny, prawda? W Czechach od lat nie ma żadnej emigracji zarobkowej. Czemu Czesi potrafią sobie życie ułożyć, potrafią sobie gospodarkę ułożyć, a my w Polsce i na Podkarpaciu tego nie potrafimy? My tych ludzi marnujemy, to są zmarnowane pokolenia, które służą jej królewskiej mości, królowej Anglii. Panie redaktorze, wizerunek Podkarpacia jest na zewnątrz, poza Podkarpaciem, o wiele lepszy niż u nas wewnątrz. Tak, ja się zgadzam. My się bardziej poszanujmy i bardziej tak pozytywnie podchodźmy też do wielu rzeczy. Nasze szanse spożytkujmy na rzecz rozwoju Podkarpacia, a będzie lepiej. Ja jak się spotykam z kolegami związkowcami Solidarności z innych regionów kraju, jak oni tutaj przyjeżdżają, to naprawdę nam zazdroszczą, podziwiają za to, jak potrafiliśmy z tych zaniedbań wieloletnich przecież, bo Polska Wschodnia wiemy, jak była przez wiele lat zaniedbana. Jak potrafiliśmy w tych czasach wolności to nadrobić, zagospodarować i myślę, że będziemy to robić przez kolejne lata i bardziej będziemy działać na rzecz współpracy, rozwoju, a nie tylko wzajemnego zwalczania się, krytyki i takiego. Szanowni Państwo, ja apeluję do tych jednak, którym się na Podkarpaciu mimo wszystko nie podoba, bo tak jak widzimy, jest tutaj jedna wielka partia, Platforma z PiS-em, z PSL-em, z SLD, koalicja mówiąca tą samą nową mową polityczną. Platformy startowe, inkubatory, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, ja jestem osobą, która studiuje w Warszawie, a mimo tego na Podkarpacie chcę wracać. Na Podkarpacie chcę wracać. Jest tutaj wiele wspaniałych miejsc, które mi się tutaj podobają. Chcę, aby młodzi ludzie, tacy sami jak ja, moi przyjaciele, rozwijali w końcu ten region. Aby tak się stało, proszę, aby Państwo zaufali młodym kandydatom, których znajdziecie Państwo na listach Ruchu Narodowego, bo tylko my młodzi wiemy tak naprawdę, czego na Podkarpaciu chcemy, jak Podkarpacie, łopatologicznej kampanii się obejdzie w tym programie. Jak Podkarpacie rozwijać? Obecnie w Sejmiku Województwa Podkarpackiego młodzi ludzie nie mają żadnego przedstawiciela na listach Ruchu Narodowego. My wprowadzimy młodych ludzi. Dobrze. Ja jeszcze nie mówię. Ja jeszcze definicji tego, że mieszkamy na Podkarpaciu. Bardzo Państwu dziękuję. Kocham Podkarpacie. Jestem dumna, gdzie jeżdżę po całym świecie. Wspaniale. Ludzie są bardzo pracowici. A jednak warto wracać. Bardzo Państwu proszę dziękuję. Pana, to był program Konkrety i Ocenie. Wersja wyborcza. Bardzo wyborcza. To mi się podoba. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Tak.